studio razem ze mną Krzysztof Bigaj, autor płyty Team Shell. Witaj serdecznie. Witam bardzo serdecznie. W trudnym czasie się spotkaliśmy, bo ulice zakorkowane. No, mieszkam w Krakowie, więc jestem przyzwyczajony do korków. Czasami przez Skawinę przejeżdżam tam, to już w ogóle nie ma mowy o szybkim przejeździe. Trochę się boję, że Krakusy wyłączą teraz radia, jak powiem, że w Krakowie to ja też jestem przyzwyczajony do korków, ale też do tego, że kierowcy jeżdżą jak chcą, a nie jak pokazują znaki. No tak, muszę się przyznać, że bardzo często w ostatnim momencie przed czerwonym i w trakcie czerwonego zdarza się przejechać. No tak. Wyciąć. Chcieliśmy dzisiaj mówić o płycie Team Shell. To jest taka płyta na poważnie. Mhm. To nie jest płyta z przymrużeniem oka, to jest płyta nagrana o tym, co o twojej, jakby wynik, efekt twojej wrażliwości też, twojego spotkania z Panem Bogiem. Mhm. Płyta, tak sobie wypisałem troszeczkę rzeczy, słuchając tego krążka, o miłości, o wybraniu przez Boga, o wybieraniu też Boga, o samotności w pewnych momentach też, o możliwości rozpoczynania na nowo. Płyta, która też w pewnych swoich partiach jest modlitwą skierowaną do Pana Boga. To jest bardzo wrażliwa twórczość. Po hebrajsku to słowo, które jest hasłem tej płyty, oznacza możesz. Tak, i to jest taki optymistyczny wydźwięk tej płyty chyba. Mhm. Tak, z tym słowem spotkałem się w trakcie lektury takiej powieści Na wschód od Edenu Johna Steinbecka. Mhm. I tam pada to słowo w kontekście właśnie biblijnym, bo to słowo pada z ust Boga, kiedy mówi do Kaina, dlaczego jesteś smutny, oto zło leży u twoich wrót, a ty możesz nad nim panować. I to jest właśnie to słowo możesz. No i to słowo wtedy, kiedy poznałem, tak bardzo mnie zafascynowało, że stało się takim, no troszeczkę mottem mojego życia, które chciałem uczynić takim świadomym wyborem, chociaż wcale nie jest łatwo, właśnie wyborem między nie tylko dobrem, a złem, tylko pomiędzy tym, co jest, ten wybór pomiędzy dobrem a złem jest taki najbardziej podstawowy. Najbardziej podstawowy, właśnie. A ta płyta opowiada o takich odcieniach tych różnych wyborów, bo wiadomo, że życie nie jest czarno-białe. Mhm. Tak, jesteś nauczycielem, to może od razu powiedzmy. Mhm. Języka polskiego. Tak. W gimnazjum? W szkole podstawowej. Zaczynałem w gimnazjum, a teraz wylądowałem w szkole podstawowej. Gimnazjum jest chyba trudniejsze od szkoły podstawowej. Ale lepiej mi się pracowało, wolałem w gimnazjum, bo jednak no, można było coś z tą młodzieżą zrobić. To już jest inny po prostu poziom nauczania, mhm, prawda? Tutaj w podstawowej jest bardziej przez zabawę, a tam można jednak było. Na tej płycie pojawiają się twoje teksty. Pojawia się tekst Juliana Tuwima z tomiku z 1922 roku, Czyhanie na Boga. Mhm. Są teksty Ernesta Bryla, jakieś elementy chorału nawet gregoriańskiego tam się gdzieś pojawiają. To nie jest łatwa płyta. Jesteś w stanie się komunikować z młodzieżą, którą uczysz, właśnie taką muzyką? Próbowałeś coś takiego robić? To znaczy ja z tą płytą koncertuję i odwiedzam rekolekcje młodzieżowe, rekolekcje oazy rodzin, również takie wyjazdy integracyjne dla młodzieży, przygotowujące się do bierzmowania. No i powiem, że odbiór jest bardzo dobry. Potem zawsze ktoś zdarzy się, że podejdzie i powie, która piosenka przypadła, która nie. No myślę, że teksty rzeczywiście są poważne i trudne. Są jakoś odbiciem mojego życia i zawsze do tych piosenek no, dokładam takie świadectwo mojego życia, czym te piosenki dla mnie są, jak one powstawały, no i to pomaga przybliżyć. No, ale innej płyty sobie nie wyobrażam, lżejszej na pewno nie. Jest najlepsza, jaka mogła powstać w tym momencie mojego życia. Nie ma kompromisu z popkulturą. Nie. Absolutnie nie. Mhm. Chociaż no, są tam inspiracje z popkultury, brzmieniowe, aranżacyjne, melodie, wiadomo, że musiały być no, takie, które no, też spodobają się, które przekażą, będą nośnikiem tych trudnych słów. Nie, no bo to nie chodzi o to, żeby płyta się była tak ambitna, żeby się nie spodobała słuchaczowi, prawda? To zupełnie o co innego chodzi. No, musi trafić do pewnego słuchacza, który takiego przekazu akurat chce. A czego słuchają teraz młodzi ludzie w podstawówce? Jestem bardzo ciekawy, bo oni do mnie piszą, jak piszą do tej audycji, bo to głównie jednak młodzi ludzie słuchają Gospel Boxa, to widzę, widzę po stronie internetowej, bo mamy też portal, że jak pojawia się jakaś informacja o hip-hopie, to zaraz jest skok oglądalności i czytania tej informacji. Chyba znaczy, ta muzyka. Szczerze powiem, że akurat w tej szkole, gdzie ja pracuję, dzieci nie rozmawiają ani młodzież o muzyce. To bardzo dziwne. Bardzo dziwne i tak naprawdę nie wiem. Nie dopytywałem, wiem co czytają, wiem co oglądają, wiem co grają. Ale co do muzyki, to nie wiem, aczkolwiek słuchają mnie na YouTubie. Mhm. No tak, widziałem te piosenki. Tak przypuszczałem, że one są jakby rzucone po to, żeby tam młodzież trafiła do nich. Tak. Wiele osób poznałem też dzięki temu kanałowi właśnie internetowemu. Mhm. Powiedziałeś coś takiego, że ta płyta jest takim efektem
twojego przeżywania, tego, co działo się w twoim życiu. Ty mówisz na koncertach, zaraz o tych koncertach też porozmawiamy, taką formę świadectwa. No to właśnie jak to było? Jak to było z tym Panem Bogiem w twoim życiu? Bo niektórzy kiedyś, był tutaj taki zespół ABS, Anti-Babylon System, oni opowiadali o tych swoich historiach bardzo trudnych, no to było straszne. Gdzieś tam jeden dużo pił, drugi brał narkotyki i tak dalej. Musiało się wiele zmienić w ich życiu. Wiele musieli zrozumieć, żeby dojść do Pana Boga. Jak to było z tobą? Znaczy, u mnie było tak, że wychowałem się w rodzinie bardzo katolickiej. Moja mama jest od zawsze bardzo związana z kościołem, no i jakoś przy tym kościele mnie też wychowywała. Oprócz domu mnie nie wychowało podwórko, ja nie miałem problemu właśnie z używkami, no ale zawsze kościół był tym drugim takim domem, oaza, ministranci, lektorzy. No natomiast, tu się właśnie pojawiła trudność, że ta ilość, to bombardowanie, prawda, tych bodźców religijnych spowodowało coś takiego u mnie, że takie zafałszowanie też tego obrazu, że brakło właśnie tego okresu buntu. U mnie tego brakło i to za późno, już w takim życiu dorosłym, ujawniło się takimi pretensjami, właśnie takim przeżywaniem wiary, troszeczkę jak jest na tej płycie, że to, co tak zdrowo jako młodzieniec nie odreagowałem, to pojawia się taki bunt w życiu dorosłym, prawda? Takie wieczne skargi Panu Bogu na to, na tamto. Dodatkowo u mnie była trudna sytuacja z moją relacją z ojcem. Dlatego tam jest ta piosenka Ojcze mój, bo ojciec już na szczęście jest niepijącym alkoholikiem, ale jest, ale tym alkoholikiem jest. I ta historia właśnie ma odbicie. Ten brak relacji z ojcem, to opuszczenie przez ojca i właśnie ta piosenka Ojcze mój, gdzie ukryłeś swą twarz, prawda? I to poszukiwanie powołania, muszę powiedzieć, że byłem w seminarium duchownym. Myślałem pod wpływem tego wychowania, tego wszystkiego, co było w moim życiu, że to jest ta jedyna droga, prawda? Ale w trakcie seminarium spotkałem fantastycznego człowieka, księdza biskupa Rysia, teraz biskupa, wtedy mojego rektora, który mi pomógł to powołanie rozszyfrować, jakie jest. I teraz jestem szczęśliwym mężem, za co Panu Bogu dziękuję, za wspaniałą żonę. Też wspaniałe spotkanie na drodze neokatechumenalnej, tam się poznaliśmy. Ta moja droga z Panem Bogiem wygląda. Nie jest łatwa, jest trudna, momentami, nie wiem, namiętna, ale z drugiej strony pełna takiego odwracania się do siebie plecami. Ja Pana Boga odbieram właśnie w ten sposób, że się odwraca do mnie plecami. Tak naprawdę to ja jestem tym, który odchodzi. Tak to wygląda po prostu. Tak to wygląda. Życie sobie płynie. Tak to wygląda. Słucham, z zaciekawieniem wielkim, dlatego że mamy bardzo podobną historię. Nie wiem, czy wiesz, bardzo podobną historię. Ja też się wychowałem w takiej rodzinie katolickiej, która od samego początku już jakby tą wiarę taką głęboką, bardzo pogłębioną, gdzieś od dziecka miałem i też tego okresu buntu brakowało. Dopiero potem gdzieś się pojawiło to wszystko. Nie chcę Państwu też zdradzać, chciałeś, to zdradziłeś, ja wszystkiego Państwu nie... Tak to wyglądało, ale uwierz mi, że bardzo podobna historia. I rzeczywiście mam takie wrażenie, że ta płyta też opowiada właśnie o tym, że trzeba pewne rzeczy przejść w życiu. Trzeba. Czy się przejdzie w dzieciństwie, czy się to zdarzy potem, to jednak musi się gdzieś to pojawić. Ja mogę do czegoś porównać. Jak dziecko nie przejdzie ospy, tak. To potem, tak jak teraz, w tym roku przeszedłem ospę, i przeszedłem ją o wiele gorzej niż dzieciak, prawda? Niż dzieciak, więc tak samo jest z tymi sprawami właśnie dojrzewania do pewnych spraw. Właśnie, w tej płycie też się pojawia taki wątek, że człowiek, w ogóle przez całą płytę to się gdzieś tam, czy w tle, czy w głównym wątku pojawia, że człowiek musi nawiązać taką prawdziwą relację z Panem Bogiem. To nie może być tylko to wyniesione z domu, taka tradycyjna pobożność, tylko ta interioryzacja, to wejście w religijność, nie w religijność, w wiarę, bo teraz mamy rok wiary, więc możemy nawet tego słowa szczególnie użyć, to się musi gdzieś stać moje po prostu. Tak, ja jak już opowiadam historię życia, czy to jest świadectwo, dla mnie to jest świadectwo. Muszę powiedzieć, że na 3 miesiące zerwałem w ogóle kontakt z domem rodzinnym i to był taki moment najtrudniejszy, bo nie miałem w ogóle wsparcia. Zostałem w tym Krakowie sobie sam. Musiałem sam sobie właśnie po odejściu z seminarium ułożyć życie.
No i tak właśnie zaczęło się szukanie wiary mojej osobistej, prawda? Zerwałem rzeczywiście, chciałem zerwać z tym wszystkim, co było, chociaż było mnóstwo rzeczy dobrych i ja teraz dopiero uczę się dostrzegać te rzeczy dobre, które były. I jakoś szukać tego fundamentu, bo ja nie mogę zaprzeczyć, nie mogę odrzucić tego wszystkiego. No ale szukam i buduję to, co jest moje, dzięki żonie, która ma troszeczkę bardziej takie właśnie świeże, trzeźwe spojrzenie na te sprawy. Mamy jakoś takie dwa właśnie zupełnie różne doświadczenia domowe, więc uzupełniamy się dzięki temu. No właśnie, bo ta historia, która już jest za nami, ona czasem tak, mamy taką pokusę, żeby ją skreślić, żeby ją wymazać, jej nie było w naszym życiu, tylko to potem gdzieś wraca. Zawsze tak, wraca. Tak, w tak. W jakichś sytuacjach. Tylko wraca, często u mnie wraca w pretensjach, ale często wraca właśnie, tak jak powiedziałem, na doszukiwaniu się tego, co było pozytywne. No a teraz no już chciałbym tylko szukać tego, co pozytywne. Wiadomo, że nie przekreślać wszystkiego, nie zapominać, bo gdybym zapomniał, to nie umiałbym się czegoś potem nauczyć. Nie umiałbym nie wracać do pewnych rzeczy, nie popełniać tych błędów, prawda? Uczyć się na błędach, o. Bo ja też wtedy wiele zawaliłem, nie tylko prawda, ktoś w relacji do mnie, ale niestety ja też i to jest takie stałe uczenie się na błędach. To tak jak śpiewasz w tej piosence Kain, wygodnie jest się poddać bez walki. No dokładnie. No Kain to jest taka sztandarowa piosenka, chyba ulubiona moja i ulubiona moich odbiorców. Sobie kropkę nawet zaznaczyłem taką tak. Przynieść, że mi się też podobała jakoś. Tak, i to zdanie, jeśli mało życia w życiu masz, ja właśnie... Kiedy żyłem, ale nie czułem w ogóle w sobie żadnych sił, nie wiedziałem, co zrobić z własnym życiem, miałem mnóstwo możliwości, mnóstwo talentów i teraz, no, dlaczego ja nic nie robię ze swoim życiem, prawda? No właśnie, maluję, śpiewam, piszę teksty. Był okres, kiedy tak mocno rozwijałem się aktorsko, teatralnie. No i nagle, no co, no i wziąłem się za płytę, no i to był taki... No, taki moment pobudki dla mnie. Mhm. No, posłuchajmy może teraz tej piosenki z płyty, przypomnijmy, Krzysztofa Bigaja. Płyta nosi tytuł Team Shell. Możesz, bardzo optymistyczne słowo. Płyta, no, nowa płyta. Nowa, tak, tegoroczna, z marca tego roku. No to taka nowa, chociaż z marca, to nie jest taka stara wcale. Dobrze, posłuchajmy właśnie tej piosenki, numer 8 z tego krążka, Kain. Zapraszam. Codziennie wiatr nam w twarze dmie, codziennie piachem w oczy sypie, a naprzód jeden krok, do tyłu dwa. W Gospelboxie dzisiaj Krzysztof Bigaj z płytą Team Shell. Ja bardzo jestem ciekawy, będę do tego wracał cały czas, jestem ciekawy tej relacji z młodzieżą i tego, w jaki sposób w szkole, jak oni odbierają, że ich pan od polskiego nagrywa płyty, gra koncerty. Chyba jakoś w hierarchii ich podnosi się trochę wyżej. Z pewnością nawet raz byli na moim koncercie, właśnie na koncercie premierowym tego albumu. To akurat zbiegło się z obchodami, że tak powiem, moich urodzin. Był tort. No i w ogóle dzięki temu, że śpiewam, dzięki temu, że coś jest takiego, co ich zaciekawi, to rzeczywiście mam jakąś taką ich sympatię większą. Czasami również rodzice dzięki temu jakoś tą sympatię swoją bardziej wyrażą. No ponieważ są to dzieci, to jest czwarta, piąta, szósta klasa szkoły podstawowej, no to jakoś nie ma komentarzy, prawda? Nie mogą się jakoś samodzielnie ustosunkować do tych tekstów. Natomiast kiedy uczyłem w gimnazjum, no to rzeczywiście widziałem, że rzeczywiście moje piosenki do nich przemawiały, nawet wgrywali sobie na komórki, słuchali, znali teksty. Co do jeszcze takich spraw szkolnych, to no, nauczyciele, kiedy słuchają, no to oj, Krzysztof, no non stop słucham tej piosenki, non stop sobie, nie wiem, nucę sobie, tak, nie wiem, nawet chyba jedna nauczycielka powzięła jakąś poważną życiową decyzję pod wpływem piosenki Kain, akurat pod wpływem tej piosenki. Ale już to już nie będę opowiadać, ale rzeczywiście była to ważna decyzja, więc widzę, że to oddziałuje. Ja pamiętam, że w szkole to ja byłem taki bardzo radykalny, tak, nie, nie.
I to chyba dzieciaki mają to do siebie, że szukają, szukają artystów, którzy ich nie oszukują. I takich, których można by, o których można by powiedzieć, że mówią prawdę. Nawet jak gdzieś szukają wśród artystów, którzy nie grają za dobrej muzyki, jeżeli chodzi o i tą warstwę muzyczną, i tekstową, i przekaz, to jednak szukają szczerych. Zmierzyłeś się z czymś takim, że ktoś ci powiedział, nie wiem, uważam, że to jest płyta, która no, odzwierciedla to, jaki jesteś. To może bardziej w gronie najbliższych, którzy mnie znają i mówią, no ta płyta to chyba ma sporo z jego życia. No to po prostu trzeba znać moje życie, żeby rzeczywiście powiedzieć, że ta płyta jest szczera, aczkolwiek no same słowa za siebie też mówią, prawda? Jeżeli tam bez żadnych ogródek mówię o, nie wiem, tak jak w piosence Wstyd, prawda? Moje brudne sny poznałeś, nie? No to można się domyślić, o jakie sprawy chodzi. O ukrywanie się, nie wiem, w kącie kryje się, prawda? No, jakieś tam dziecko we mgle, prawda, te problemy dorosłego dziecka alkoholika, no to jest. No i to ludzie rozszyfrują, jeżeli znają moje życie. No ale nie mogę zaprzeczać. Ale nie masz takich obaw, no. że to jest takie odsłanianie się jakoś, może, nie wiem, być dla ciebie dobre, złe, nie, jak na to spojrzeć? Bo artysta zawsze się odsłania, to jest druga sprawa. Tak. Ja zobaczyłem w pewnym momencie, że ukrywanie pewnych problemów było dla mnie gorszym, czymś o wiele gorszym niż mówienie, i sztuka zawsze była dla mnie takim, no właśnie, to był dla mnie głos, przez którym ja przemawiałem, wołałem o pomoc w jakimś sensie. No, mój zakres taki artystyczny to nie tylko muzyka, to w dużej części też był teatr w Libiążu, skąd pochodzę. Tam pisałem sztuki, wystawiałem z grupą młodzieży parafialnej i to zawsze było takie, to ludzie no, widzieli w jakimś stopniu, że to było wołanie o pomoc, że coś się dzieje złego, ktoś nie wie, co się dzieje, prawda, że to jest szukanie właśnie swojego powołania, swojej drogi. No i powiedziałem sobie, no i po co tak ukrywać? No trzeba mówić wprost, tak samo jak teraz jeżdżę z koncertami i mówię wprost. I spotykam ludzi, którzy jeżdżą ze świadectwami, mówią wprost, jeszcze bardziej niż ja, nie wstydzą się, to ludzi porusza, to ludziom coś daje. Zresztą taka jest rola artysty, tak mi się wydaje. Ale ta płyta też pokazuje, że jesteś bardzo wrażliwym człowiekiem, ten głos jest bardzo otwarty na tej płycie. Nie boisz się śpiewać, nie boisz się pokazywać emocji głosem. Tego się też uczy chyba ktoś, kto ma jakiś kontakt z teatrem, właśnie z aktorstwem, żeby grać swoim ciałem, żeby pokazywać to, co we mnie siedzi. To malarstwo to też jest pewien rodzaj ekshibicjonizmu. Ty tak miałeś zawsze, że potrafiłeś tak powiedzieć o sobie wprost, czy musiałeś się tego uczyć? No właśnie nie. No właśnie nie umiem powiedzieć wprost. Zawsze to były drogi pośrednie, czyli nie wiem, praca jakaś literacka, muzyka. Także do tej pory przychodzi mi to z trudem i nawet, nie wiem, no moim takim marzeniem, może bardzo próżnym, jest gdzieś tam dostanie się w jakimś tam programie telewizyjnym, prawda, wokalnym. W talent show jakimś? Tak, talent show, ale zawsze jest tak gdzieś ta obawa, że oni zaczną wypytywać właśnie o rzeczy prywatne. Zaczną. A ja bym bardzo nie chciał tego sprzedawać, prawda? Wcześniej cię zaczną wypytywać, a potem będą wiedzieli, o co pytać. No właśnie, więc zawsze to jest taka pierwsza obawa przed pójściem w ogóle, chociaż kilka razy już się wybierałem i doświadczyłem tego bałaganu castingowego. Raz już prawie, że udało mi się dostać tam do jednego z programów, ale zawsze właśnie jest ta obawa, że no jednak trzeba będzie powiedzieć za dużo, nie to, co się chce, ale to, co ktoś będzie chciał, a tego już bym nie chciał. Tak, a czasem też tak w tych programach jest, że oni decydują na podstawie takiego wywiadu późniejszego już z tymi kandydatami, których wybrali. To przechodzi, co będzie mówił. Dokładnie. Tego dokładnie. Nie mów, albo zmień to troszeczkę, bo to nie będzie grało na antenie. To już jest bardziej show niż talent. No, więc ostrożnie, aczkolwiek byłoby dość ciekawie doświadczyć czegoś takiego. Ja jeszcze zapytam, zanim zagramy znów jedną z twoich piosenek, może właśnie tą zagramy, zapytam o tego Tuwima, bo czemu się Ernest Bryl pojawia, to chyba jest, no może nie jest jasne, ale w jaki sposób tak. To jest człowiek, którego poezja jest przepełniona religijnością Ernesta Bryla. My zresztą tutaj rozmawialiśmy z nim. Naszym kolegą jest Marcin Styczeń, który też z nim nagrywał audycję, który śpiewał z nim, nagrał z nim płytę. To jasna sprawa, ale Julian Tuwim to chyba dlatego, że on się tak zmagał z Bogiem przez całe swoje życie. Z Brandsztatterem miał bardzo podobną historię. Oni się razem
z tego co wiem, jakoś tam przyjaźnili, kolegowali. On wielokrotnie rozmawiał z nim na temat Boga. Były takie historie w kawiarniach. On pamiętam, że był z nim i rozmawiał o Bogu zaraz przed jego śmiercią, przed śmiercią Tuwima. Tak. To dlatego? Tuwim dlatego, że... Nie ma wiele poezji religijnej u Tuwima wcale. No jest to taka najbardziej znany jego utwór, no tak w środowiskach kościelnych wydaje mi się. No i zawsze od dziecka, prawda, słyszałem ten utwór gdzieś tam wykonywany przez organistę i był to jakby utwór w kanonie jakby pieśni kościelnych. No ale zawsze on mnie jakoś dotykał ze względu właśnie na to jeszcze kiedyś, prawda, kiedyś. I to jakoś było, mimo właśnie, że wychowywałem się w rodzinie religijnej przy kościele, to zawsze kiedyś. Jakby takie troszeczkę prorocze, że ja cię kiedyś znajdę, prawda? Kiedyś się rozsmucę, kiedyś poczuję ten prawdziwy żal, bo ja sobie kiedyś tak marzyłem, że chciałbym się popłakać. Ja kiedyś jako dziecko, młodzieniec, bardzo dużo płakałem, ale nigdy to nie było ze szczęścia. I ja sobie tak obiecałem, że kiedyś popłaczę sobie ze szczęścia. No jeszcze się to tak nie zdarzyło do końca, żebym płakał ze szczęścia. Bardziej właśnie to te łzy z nieszczęścia, z różnych takich pretensji w moim życiu się pojawiały. No i troszeczkę w tym Tuwimie no znalazłem takiego siebie, który ja tak interpretuję ten utwór, niektórzy zupełnie inaczej, że jeszcze kiedyś rzeczywiście się rozsmucę, jeszcze do ciebie powrócę i wtedy będzie to szczęście. Jeszcze go nie ma, ale ten moment nastanie i może dlatego ten utwór. Ja zawsze cieszę się, jak widzę jakąś płytę, gdzie są teksty Tuwima czy Hemara, bo to są świetne teksty. Ja myślę, że one nie są jeszcze wyśpiewane do końca. Powinno się sięgać po tę twórczość. Dzisiaj chyba nie ma takich tekściarzy. Ktoś mi porównał Jacek Cygan, ale bez przesady. Aha. No, też miał się pojawić na tej płycie właśnie Brandstetter z tekstem Jezus kroczy po jeziorze. No został jeszcze, czeka na swoją kolejkę, na kolejny projekt. Ale wiesz, zawsze mnie też taki uśmiech się u mnie pojawiał, jak słuchałem właśnie też w kościołach często śpiewana jest ta pieśń Chrystusie Juliana Tuwima. Przecież on ma też w swojej twórczości, no chociażby taki utwór, który się zaczyna Rżni karabinem w bruk ulicy, tak, albo całujcie mnie wszyscy i tak dalej, prawda, tak, gdzie jest też zwrotka odpowiednia o księżach. On nie owijał w bawełnę. No, dlatego myślę, że też w tym utworze Chrystusie, no też nie ma owijania, prawda? Tak, fakt. Kiedyś, prawda, Boże, no, prawda, kiedyś. No, taki utwór bardzo ironiczny, tak, no, ale... Dla Tuwima dosyć charakterystyczna postawa. Tak. No dobrze, posłuchajmy, to jest numer 2 na płycie Krzysztofa Bigaja, Timszel, Chrystusie, słowa Julian Tuwim. Jeszcze się kiedyś rozsmucę. Jeszcze do ciebie powrócę. Chrystusie. Krzysztof Bigaj z płytą Timszel dzisiaj w naszym programie. Album dedykowany żonie Laurze. Trzeba dodać, bo zaraz będzie kilka słów na temat jednej z piosenek, która być może jest szczególnie skierowana do żony, ale zanim to jeszcze taki motyw, który się też w tej płycie przez wszystkie piosenki przewija, o którym nie mówiliśmy, który jest bardzo ważny, to jest płyta o miłości. No tak, bo miłość to jest kwestia wyboru, dlatego Timszel możesz, prawda? Możesz kochać, nikt cię do tego nie zmusza. Oczywiście jakoś tam jesteśmy wszyscy predysponowani do miłości, ale w czasach dzisiejszych to jest coraz bardziej jakiś taki wybór, prawda? Trzeba się zdecydować, czy chcę z kimś żyć, czy chcę komuś poświęcić swoje życie, czy chcę być odpowiedzialnym. Tak, jest to właśnie płyta o miłości. Zresztą pierwsza piosenka nosząca tytuł Zakochaj mnie, tak. No to jest taki może taki słowny pomysł, ale taki bardzo dla mnie wymowny, że ja sam z siebie nie potrafię kochać, tylko to osobą, która ma mnie zakochać właśnie i w sobie, i w mojej żonie, we mnie samym, no jest właśnie Bóg. No więc ta piosenka otwiera tę płytę, ale ta piosenka mówi też przede wszystkim o tym moim zabieganiu. To tak właśnie często sobie ją powtarzam, kiedy tak biegam i widzę, że mi życie między palcami gdzieś przelatuje, nie robię niczego. Ale aż tak jesteś zabiegany? Tak, jestem bardzo zabiegany, tak, oczywiście. Jak wszyscy ludzie w Krakowie. Ale no, już nie chciałem dodawać, ale znajdujesz chyba taki czas, żeby się troszeczkę zatrzymać.
Tak. Tak. Małżonka pewnie wymusza. Tak, oczywiście znajduję taki czas. No i właśnie ta piosenka intymnie, już chyba mogę o niej powiedzieć. Tak, nie chciałem powiedzieć. Tak, piosenka, którą zadedykowałem mojej żonie, zresztą powstała dla niej, jest taką apostrofą skierowaną do mojej żony i tekst również powstał troszeczkę dzięki niej, bo kiedyś powiedziała mi takie zdanie, że jeszcze przed naszym ślubem, że dotykając ciała, dotykamy duszy. Mhm. No a w tej piosence ja to przerobiłem, gdy dotykam ran, dotykam duszy. No bo ja tak postrzegam troszeczkę ciało, jako w ogóle człowieka, jako całość, jako takiego troszeczkę poranionego. I stale troszcząc się o człowieka, trzeba pamiętać o tych ranach. Swojego czasu bardzo droga była mi książka Daniela Ansz, Zraniony pasterz. No tak, świetna książka. Bardzo ją przeżywałem, napisałem właśnie sztukę teatralną, taki mini musical, wystawialiśmy to z młodzieżą. No i tam właśnie takim chyba motywem tym przewodnim, no były te rany, gdzie prawda? To też się pasterz zresztą tak, pojawia. Tak. I pasterz, który ma rany i ten główny bohater tej, nie wiem jak nazwać gatunkowo, czy opowieść, no może przypowieść, no może w ten sposób taka przypowieść, prawda? Ma rany i uzmysławia temu człowiekowi, że ty też masz rany i teraz te moje rany sprawią, że twoje się uzdrowią, prawda? I ciągle taka ta wymiana ran jakby taka cudowna, prawda? Że te rany są nam potrzebne. No i w miłości, dla mnie miłość, jak tak już ponad rok no jestem mężem, no, czyli też krótki staż. Właściwie płyta była tak wydana równocześnie ze ślubem. No 3 miesiące różnicy, tak? 4? Nie. To niecały rok po ślubie. A, no dobra. Tak. No to już 1,5 roku. No tak. Ślub. No i tak widzę właśnie, że stale musimy pamiętać o tych naszych ranach. Żona ma swoje, ja mam swoje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się tam obchodzić ze sobą jak z jajkiem i nie dotykać tych ran, prawda? Ale stale te zranienia wychodzą na jaw w różny sposób. I trzeba bardzo, bardzo to dbać o to, żeby ukochać te rany po prostu. I o tym jest ta piosenka, że tak jak Jezus, prawda? Ukochał nas i nasze rany i z tych ran wyciąga to wszystko, co najpiękniejsze dla naszego życia, tak samo w małżeństwie powinno być, prawda? Tak jak w tej piosence Pieta, cień... Cień twój pokazuje drogę. Tak. Te rany też, właśnie do tych ran i te rany też pokazują drogę, co dalej. No tak. To ładną historię ułożyliśmy z tej płyty dzisiaj w tej audycji. Fajnie, bardzo się cieszę. Ja zachęcam do tej płyty, żeby po nią sięgnąć, dlatego że to jest płyta właśnie bardzo wrażliwego człowieka, tak ją odbieram, który też nie wstydzi się tego pokazać, a to jest dzisiaj wartość dodana w tym świecie, kiedy wszyscy tworzą produkty, a nie pokazują to, co mają w sercu, po prostu. A w tej płycie to chyba jest. Ja myślę, że jeszcze na koniec możemy powiedzieć o tych twoich pasjach, o których wspominałeś przez całe nasze dzisiejsze spotkanie. Dalej się zajmujesz jeszcze teatrem i malowaniem? Malowaniem tak, aczkolwiek są to bardziej takie już zlecenia od znajomych, przyjaciół i no, ostatnio maluję dość wielu świętych, którzy mają ozdobić ściany moich przyjaciół księży. Co do teatru, to bardzo mi tego brakuje, bo nie ma. Nie ma niestety tego, póki co po pierwsze nie ma czasu. No jakoś to realizuję podczas koncertów, bo na przykład jest program Niewiasta Cienia, w którym łączę tam właśnie swoje autorskie piosenki na temat życia Matki Bożej, plus właśnie poezja Romana Brandstettera, hymny maryjne, więc tutaj jakieś tam recytatorskie umiejętności mogę pokazać. Natomiast teatralnie no, bardzo mi brakuje i żałuję, że tego nie ma, ale może. Kiedyś się pojawi. Nowa płyta na horyzoncie, bo już o Romanie Brandstetterze słyszałem. Nowa płyta, póki co nie. Na horyzoncie zespół, który właśnie udało mi się złożyć. Już przez chyba 2 miesiące mamy próby. Aranżujemy na nowo moje piosenki, bo to będzie troszeczkę mocniejsze granie. Takie już mocno rockowe. O, to fajnie. Tak. Fajnie. Już właśnie opracowaliśmy Kaina, Wstyd, Pasterza, Mogę Być i już są 2 piosenki też moje z tekstem moim i z muzyką moją. I to jest teraz takie główne moje zajęcie. No, przede wszystkim zespół, bo w zespole jest jednak siła. Sam, no tak.
sam też mogę sporo zrobić, ale chciałbym się z tym podzielić. Też no, męczysz się z takimi rzeczami jak organizacja, menadżerka i tak dalej? No, to jest dla mnie generalnie najcięższy kawałek tego, tej pasji, no bo to jest jednak pasja, załatwianie koncertu. To jest dla mnie najtrudniejsze, no bo trzeba zadzwonić, trzeba zareklamować coś, co jest trudno zareklamować, bo właśnie to nie jest produkt. To nie jest produkt i to nie jest muzyka, która jest dzisiaj bardzo popularna. Te piosenki mówią o takich rzeczach, których ludzie często nie chcą słyszeć. Tak. Tylko, że zazwyczaj to jest prośba skierowana do księży. Mhm. No ale często się zdarza, że też nie chcą słyszeć o takich rzeczach, no bo nie będziemy urządzać koncertu w kościele. Ale na szczęście... To się zmienia troszeczkę. Tak, zmienia się. No ale na szczęście mam... I właśnie tu jest też dobrodziejstwo mojego pobytu w seminarium. Dużo znajomych księży i oni no, znają mnie po prostu i wiedzą, że dobrze wykonam to zadanie, które im proponuję. No i dzięki temu dość sporo tego jest. Także tam kilka razy w miesiącu, 2-3 razy w miesiącu udaje się coś zorganizować. Mam swoje nagłośnienie, także pakuję samochód. Żonę, która obsługuje sprzęt, generalnie jest tak operatorem dźwięku i jeździmy. No, program maryjny też organizuję już taką wokalistką, także też jest bardziej urozmaicone. No, a teraz płyta, mam nadzieję, zabrzmi już z zespołem i premiera już w Zakrzowie w tym miesiącu. Jedziemy na taki wyjazd dla młodzieży przygotowujący się do bierzmowania, także już teraz usłyszam. Ja sobie pozwoliłem przez całą audycję wybierać, to teraz ty wybierz piosenkę, którą na koniec usłyszymy. Oto ja. Bez wahania. Bez wahania, bo to jest piosenka no, chyba moja ukochana, ulubiona i ze względu na muzykę i tekst. Piosenka, którą chciałem podziękować Bogu za wszystko, co mi dał. Świetnie zamykająca tą płytę. Tak. Świetnie brzmi na tej płycie. Zamykają po prostu tak w taki bardzo fajny sposób. Piosenka właśnie jakby ukazująca mnie. Taki bardzo enigmatyczny jeszcze sposób, może mniej nawet niż poprzedzający, ale właśnie na zakończenie, na podsumowanie pokazuje, jaką drogę przeszedłem w życiu. I takie podziękowanie, bo generalnie najtrudniej jest dla mnie wyrazić dziękczynienie Bogu. To jest dla mnie najtrudniejsza modlitwa i dlatego dwa razy takie nieśmiałe dziękuję na tej płycie. Krzysztof Bigaj z płytą Team Shell. Pamiętaj, że możesz wszystko. Jest takie też zdanie w Piśmie Świętym, mówiące o tym, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to też niech będzie jakby podsumowanie tej dzisiejszej audycji. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Chciałem ci podziękować, może za późno, ale wiesz, jak ciemną drogą muszę biec. Często przewracam się, a gdy już o krok do ciebie mam, wzrokiem błądzę gdzieś za siebie. Zobacz, oto ja, znasz już moją twarz. Z każdą chwilą zmienia się, jak wiatr powieje. Otrzyj moje łzy, zmęczenie moje niech nie wymknie się twym dłoniom. Oto ja i zawsze przy mnie ty.